Bardzo ważna sprawa. Byłem wielokrotnie proszony o podanie wszelkich sposobów, jakie znam, na odtruwanie. Wiecie po czym? Po tym modnym preparacie niedawno. Niektórzy da się, przede wszystkim da się. Nie panikujcie, nie dajcie się zastraszyć. To pierwsza rzecz. W stresie blokuje się układ odpornościowy. Pogoda nam w tej chwili sprzyja, bo upały, to jest odtruwanie, dużo pić. Dałem na blogu w tej chwili, ponieważ znów temat wrócił, pani Maria pyta, a zaczął tę rozmowę Zenon Brzęczyszczykiewicz pod jednym z ostatnich filmów. No i dobrze, że zaczął. Na blog was przekieruję, na dole będziecie mieli link. To jest wszystko, co mi tu jeden z przyjaciół przysłał. Jeśli się obrazki nie będą dały czytać, to kliknijcie na nie jeszcze raz. Wtedy się otwiera lepszej jakości. Zdrowia waszym ciałom i dobrych nastrojów, bo to dużo śpicie. Sen najlepszy lekarz. No i powtarzam na zakończenie, nie dać się zastraszyć. Znam przypadek, kiedy chłop ze samego strachu, że miał guza, po 2 tygodniach się zawinął. A guzy są normalną rzeczą, w naszych organizmach są, anatomopatolodzy to stwierdzają. Wielu ludzi, którzy zmarli na jakieś tam inne choroby, okazuje się, że przy sprawdzaniu ciała miał jakieś guzy albo w stabilnym stanie, albo w zaniku. I tak sobie żyli ludzie w nieświadomości i najgorsze to było się prześwietlić i nastraszyć. Nasze ciała mają zdolność samoregeneracji. Szykuję w tej chwili, jutro się ukaże kolejna era wodnika, gdzie jest też mowa o tym, że te wszystkie plany się nie powodzą i nie powiodą się. Światło wszystko czyści. Bądźcie dobrej myśli i pomóżcie sobie. W rozmowie dzisiejszej wynikło mumio. Ja to mumio od kilku dni jem. Kupiłem sobie złote mumio. Wziąłem to tak na wszelki wypadek, bo poczytałem temat kwasu fulwowego. Ktoś mi polecał, że to taki cud, ale nie ufam amerykańskim preparatom. Co prawda tam doktor Zięba też poleca coś z RPA. A okazuje się, mumio to rzecz mi znana od lat 30, to już... I są rosyjskie preparaty, ja im ufam bardziej. Kwas fulwowy, bardzo dużo dobrych rzeczy po stronach rosyjskich piszą o kwasie fulwowym, a on jest głównym składnikiem mumio. Jak chcecie, to kupujcie w płynie, co tam kto uważa. Ciekaw jestem jakichś tam wrażeń. Pani, która mi polecała ten kwas fulwowy, bardzo sobie chwali.